Co powiecie na kolejnego prawdziwie gamingowego laptopa na naszym kanale? No dobra, nie będę przesadzać. Jest to gaming najwyższych lotów, ale sprzed 5 lat, czyli z 2017 roku. Niemniej przy jego obecnej cenie test tego sprzętu wydaje się być jeszcze bardziej ciekawy. Ja jestem Krzysiek, a to jest Acer Predator Triton 700. Precio.pl. Testy, recenzje, porównania sprzętu IT. Miłego oglądania. No dobra, po co więc testować takiego dziada po tylu latach od premiery? Odpowiedź to czysta ciekawość. Swego czasu ten sprzęt narobił zamieszanie na rynku, będąc modelem z topowym GPU od NVIDII. Na dodatek design dosyć wyjątkowy, nawet na dzisiejsze czasy, nie wspominając już o tym, jakie wrażenie robił 5 lat temu. Jak taka konstrukcja się zestarzała? Czy nadal jest warta uwagi, jak poradzi sobie w testach na tle chociażby niedawno testowanego Lenovo Legiona 5 Pro. O tym przekonamy się za chwilę, a na razie obumówmy sobie Predatora krok po kroku. Okej, już na pierwszy rzut oka, patrząc na samą bryłę, możemy powiedzieć: ej, to na pewno gamingowy sprzęt? Przede wszystkim w obecnych czasach wszystko dąży do miniaturyzacji, a niemal każdy laptop chce aspirować do miana ultrabooka. Sprzęty gamingowe wyłamują się z tego trendu i by zapewnić sprawne chłodzenie, a także stronę wizualną odpowiednio korespondować z wydajnością i przeznaczeniem, mają bardzo agresywne kształty, przetłoczenia są grube, a cała bryła jest bardzo nieregularna. Na dodatek, 5 lat temu siłą rzeczy ten gabaryt był jeszcze większy. Tymczasem Predator nie odbiega swoją grubością od typowych konstrukcji codziennego użytku. Nie jest to ultrabook, czy jest znacznie cieńszy niż typowy gamingowy laptop. Nie wiem, czy ta nazwa już istnieje, możecie nazwać mnie ignorantem, ale wymyśliłem sobie właśnie nazwę na ten sprzęt. Ultra Gaming Book. Prawda, jakże oryginalnie? Górna aluminiowa pokrywa jest praktycznie pozbawiona dodatkowych zabiegów. Gdyby nie agresywne, wyczuwalne, wyraźne pod palcami logo Predatora, moglibyśmy zbagatelizować charakter tego sprzętu. Na szczęście rzut oka na agresywne wyloty powietrza na tyle obudowy pokazują, iż raczej nie jest to sprzęt stworzony do Excela i pasjansa. Boki z kolei są już dużo mniej charakterystyczne. Poza sporą ilością pełnowymiarowych złącz i otworami wentylacyjnymi, mające już bardziej stonowany charakter, rzuca się w oczy przycisk Power, który posiada podświetlenie. Niby drobiazg, a jednak nie jest to coś, co widzimy w sporej ilości sprzętów. Na spodzie obudowy bardzo minimalistycznie, niezbędna ilość opisów i sporo wentylacji. Producent ewidentnie postawił na walkę z największym problemem laptopów gamingowych, thermal throttlingiem. Najbardziej wyrazistym zabiegiem jest zakrzywienie tylnych otworów wentylacyjnych do tego stopnia, że stanowią one część spodniej sfery Acera. Gdy otworzymy pokrywę, odnotujemy natychmiast bardzo stabilną pracę zawiasów, stawiających przyjemny i płynny opór. Pozwalają one również otworzyć laptopa jedną ręką. Drugą rzeczą rzucającą się w oczy będą ogromne ramki dookoła matrycy, które nawet w 2017 roku musiały uchodzić za przesadzone. Niemniej to nadal nie odbiera uroku Acerowi. Na górnej ramce znajdziemy kamerkę internetową ukrytą pod połyskliwą powłoką wykonaną z tworzywa. Dolną ramkę zdobi logo Predatora. Jednak to dopiero spojrzenie jeszcze niżej pozwala dostrzec, że Acer wygląda bardzo osobliwie, mimo zewnętrznego minimalizmu. Zamiast spodziewać się klawiatury, widzimy płytę Gorilla Glass. Jej rola nie sprowadza się tylko do tego, by wprowadzić nieco połyskliwych powierzchni do wnętrza laptopa. Pozwala ona za to zajrzeć do wnętrza, konkretnie po uruchomieniu podświetlenia w aplikacji Predator Sense. Możemy zaobserwować iluminację tego elementu za pomocą diod LED. Scenariusze świecenia są w pełni konfigurowalne. A co z resztą tej zmarnowanej powierzchni? No przyjrzyjcie się dobrze. Gdzie mamy touchpad? No właśnie tutaj, pod naszą gorilą. Wygląda to bardzo ciekawie. Sam touchpad jest bardzo precyzyjny, ale nie cukierkujmy tak. Jeśli chodzi o korzystanie z niego, umiejscowienie z mojego punktu widzenia jest fatalne. A mimo bardzo dokładnej pracy, brak fizycznych przycisków oraz wyraźnie zaznaczonych krawędzi obszaru roboczego gładzika sprawia, że codzienne użytkowanie w warunkach mobilnych może być udręką. Ale Acer ma tutaj solidny argument usprawiedliwiający. Nie ukrywajmy, wykorzystanie tego laptopa bez dodatkowej pełnowymiarowej myszki nie jest sytuacją, do której producent aspirował. To sprzęt do gamingu, więc i do tego jest przystosowany.
A to oznacza wykorzystanie zewnętrznej myszki. Co dostajemy w zamian? Poza ciekawym zabiegiem designerskim, to sprowadza klawiaturę niżej, praktycznie usuwając powierzchnię palmrestu, na którym spoczną nasze nadgarstki, co w moim odczuciu daje nam feeling bardziej pecetowej klawiatury, która to z graniem najbardziej mi się kojarzy. Właśnie, palmrest. Również wykonany z aluminium i uwierzcie, jest to jeden z sztywniejszych laptopów, jakie kiedykolwiek w życiu trzymałem. Sprawienie, by powierzchnia ugięła się chociażby o dziesiąte części milimetra, to spore wyzwanie. Z równie solidną pokrywą tworzą zgrany duet, zapewniając wyjątkową sztywność. Niemniej wrócimy do klawiatury, bo tutaj dzieje się dużo więcej. Po pierwsze, podświetlenie RGB. Konfigurowalne w taki sam sposób i w podobnym stopniu jak podświetlenie wentylatora sąsiadującego z touchpadem. Po drugie, mamy tutaj do czynienia z klawiaturą mechaniczną. Sprawuje się to całkiem nieźle. Wyraźny klik doskonale informuje nas o wciśnięciu klawisza, jednak niski skok nieco stara się maskować ten efekt. Nie spodziewajcie się komfortu pracy jak na typowej, markowej klawiaturze mechanicznej dedykowanej do gamingowych stacjonarek. Ale nadal jest to rozwiązanie dające lepszy feedback niż klasyczne laptopowe klawiatury, również te najnowsze. Pamiętajcie jednak, że klik jest nie tylko wyczuwalny, ale też słyszalny, zarówno przez ciebie, jak i przez wszystkie obecne dookoła osoby postronne. Ostatnia rzucająca się w oczy rzecz to dwie diody znajdujące się po prawej stronie od klawiatury. Jedna informuje o pracy laptopa, druga o stanie baterii. Jedna niebieska, druga pomarańczowa, a więc brak koloru czerwonego. Praktycznie nigdzie nie znajdziemy akcentu tej barwy. Można niemal powiedzieć, że to takie niegamingowe. Jak wyglądają wymiary? Triton 700 ma 394 mm szerokości, 266 głębokości oraz 19 grubości. Waga to 2,4 kg. To teraz czas na listę złączy, z których możecie korzystać w tym laptopie. Od lewej krawędzi blokada Kensington Lock, nieco ukryte USB 2.0 mające pozwolić na montaż chociażby odbiornika Bluetooth, zewnętrznej myszki przy zachowaniu stałego obrysu sprzętu, dwa USB 3.0 oraz dwa gniazda mini jack dla mikrofonu oraz słuchawek. Z prawej strony znajdziecie złącze Thunderbolt 3, USB 3.0 oraz gniazdo Ethernet. Tył to gniazdo DisplayPort, HDMI oraz gniazdo ładowania. Szybki rzut okiem na specyfikację, która musiała 5 lat temu robić gigantyczne wrażenie. Procesor Intel Core i7-7700HQ, 4 rdzenie i 8 wątków. Bazowe taktowanie na poziomie 2,8 GHz oraz 3,8 GHz w trybie turbo. 16 GB pamięci RAM, 2 dyski NVMe o pojemności 256 GB każdy z możliwością spięcia ich RAIDem. No i najważniejsze, Nvidia GeForce GTX 1080 w wersji Max Q. Ten dopisek oznacza, iż karta nastawiona jest na zapewnienie odpowiednich warunków pracy, by podtrzymać taktowania zegarów, unikając przegrzania, co powinno być bardzo pomocne przy długotrwałym obciążeniu. Całości dopełnia 15-calowa matowa matryca IPS o częstotliwości odświeżania 120 Hz wraz z obsługą technologii Nvidia G-Sync. Okej. Formalności za nami, przejdźmy więc do testów. Tę sekcję klasycznie zaczynamy od Cinebench R23. Udało nam się uzyskać 979 punktów dla single core i 4110 punktów dla multicore. Kolejna próba to Geekbench 5. Tutaj dla pojedynczego rdzenia wyciągnęliśmy wynik na poziomie 991 punktów. Dla wielu rdzeni 3857 punktów. Patrząc pod kątem bardziej gamingowych zastosowań, machnijmy szybkiego 3D Marka TimeSpy. Uzyskaliśmy wynik ogólny na poziomie 5652 punktów, 6046 punktów dla wyniku GPU i 4131 dla CPU. Nie poraża, ale to nadal niezły wynik, szczególnie po tylu latach. Naturalnie więc kolejna weryfikacja to render naszego testowego projektu w DaVinci Resolve. 7 minut i 17 sekund. Wynik całkiem ok. Zdecydowanie w czołówce testowanych sprzętów. Jeśli mnie pamięć nie myli, ponad dwukrotnie gorszy niż najlepszy wynik na naszym kanale, ale jednocześnie całkiem spora część nowych sprzętów osiągała ponad 10 minut, w porywach nawet 30.
Praca na timeline perfekcyjna, zero przycięć, natychmiastowe uruchomienie podglądu z pełną płynnością, a wszystko przy maksymalnej jakości playbacku. Czas przejść do naturalnego środowiska Predatora, czyli gaming. Tutaj zabawę startujemy od Battlefielda 5. Detale ustawiamy na ultra i uzyskujemy stabilne 55-60 klatek w rozgrywce multi. Bez jakichkolwiek przycinek nie jesteśmy w stanie odczuć żadnych niedogodności. Dlatego czas sprawdzić, jakie wyniki uzyskamy w Wiedźminie 3. Klasycznie najpierw lokacja typowo graficzna. Tutaj na detalach ultra i maksymalnych postprocesach udaje nam się przekraczać nawet 80 klatek. Jednak FPS oscyluje głównie w granicach 75. Po wjeździe do Nowigradu 65-70 klatek. Minimalny bottleneck, gdy zaangażowanie karty graficznej momentami spada do 80% przy jednoczesnych 100% zaangażowania procesora. Ale w ujęciu ogólnym całkiem sensownie zbilansowane podzespoły pozwalają na bardzo komfortową rozgrywkę. No dobra, jaki werdykt? Wnioski powinniście wyciągnąć sami. Osobiście mogę dodać, że mimo iż sprzęt ma swoje lata, to pod wieloma względami nadal może konkurować z niektórymi nowymi laptopami w podobnej cenie. Nie byłoby to niczym nadzwyczajnym, gdyby nie smukła obudowa, która sprawia, że uzyskujemy sprzęt w obecnych realiach o po prostu bardzo mocnym zacięciu gamingowym ze 120-hercową matrycą i bardzo ciekawym designem. I dostajemy to w cenie albo wydajniejszej gamingówki, ale znacznie większego gabarytu, albo w cenie dużo mniej wydajnego laptopa do zastosowań codziennych, wyposażonego najprawdopodobniej w zintegrowaną kartę graficzną. A póki co, ja się z Wami żegnam, dajcie znać w komentarzu, jaka jest Wasza opinia o Predatorze, czy zestarzał się z klasą, czy nadal jest rynkowa luka, w której taka używka może się rozpychać łokciami. Zostawcie lajka, dajcie suba, trzymajcie się, cześć! Dotrwałeś do końca? Nie zapomnij zasubskrybować kanału Precio.pl, aby być na bieżąco ze światem poleasingowego sprzętu IT. Do zobaczenia. Ale Acer ma tutaj solidny argument usprawiedliwiający.